Trelu, Twoja przygoda z seniorską drużyną Rakowa Częstochowa tak naprawdę dopiero co się rozpoczęła, ale będzie kontynuowana. Kontrakt z czerwono-niebieskimi przedłużony. Czy tak sobie wyobrażałeś swoją karierę, kiedy tutaj za dzieciaka zaczynałeś przygodę z piłką? Dokładnie tak. Wydaje mi się, że chyba każdy młody chłopak, kiedy zaczyna w swoim mieście, w swoim klubie, marzy o tym, aby z niego pójść jak najdalej w świat i tam. A jakby rozsławiać imię, dobre imię klubu i przez to pokazywać się między innymi na arenie międzynarodowej. 8 dzień sierpnia 2021 roku. Nie pytam, czy ten dzień pamiętasz, bo na pewno pamiętasz, ale czy to jest taki dzień, który na zawsze już zostanie w Twojej głowie? Myślę, że na pewno, bo to jest jednak ważny moment w moim życiu i bardzo się cieszę, że między innymi w Barwach Rakowa udało mi się, udało mi się zagrać pierwszy mecz w ekstraklasie. Mam nadzieję, że, że będzie ich jeszcze więcej. Od tego debiutu już rozegrałeś osiem spotkań w pierwszej drużynie. Pewnie nie będzie ci łatwo ich ocenić, ale gdybyś tak jednak musiał, to masz pozytywne wrażenia i odczucia po swoich występach? Tak, wydaje mi się, że tak. Cieszę się, że jeszcze nie doznałem jakby goryczy porażki. To na pewno jest motywujące i, i mam nadzieję, że tak pozostanie. No to jeszcze na zakończenie takie obligatoryjne pytanie. Jakie marzenie masz największe związane z Rakowem Częstochowa? Bardziej może przyziemne to, to Mistrzostwo Polski, a, a jeżeli chodzi o takie bardziej odległe, no to oczywiście Liga Mistrzów. Tego Ci oczywiście Trelu życzymy i raz jeszcze gratulujemy przedłużenia kontraktu. Dziękuję bardzo.